Głos zabierze liderka listy w okręgu legnickim, architekt wnętrz. Kandydatka do Europarlamentu i Sejmiku Województwa do Dolnośląskiego w ostatnich wyborach samorządowych. Pani Klaudia Witczak. Witam serdecznie. Tutaj dziękuję za przedstawienie. Uważam, że prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, cierpliwości i odwagi. Dlatego nikt z nas nie powinien nigdy bać się podejmować wyzwań. Już od wielu lat jesteśmy obserwatorami nieudolnych i szkodliwych decyzji polityków oraz podlegających im biurokratów. Wielu młodych ludzi coraz częściej podejmuje się pracy na czarno, bądź w ogóle nie może znaleźć zatrudnienia. Mimo wykształcenia i umiejętności nie jesteśmy w stanie założyć i przede wszystkim utrzymać własnych działalności gospodarczych. Zdobywając solidne wykształcenie, często pracujemy poniżej własnych kwalifikacji. Polacy nie mają możliwości, my Polacy nie mamy możliwości wykorzystać swojej wiedzy, nie mamy możliwości rozwoju. Dlatego myślę, że wszyscy z nas doskonale zdają sobie z tego sprawę. Jednak przewodnim ugrupowaniem, które nie boi się głośno i odważnie o tym mówić, jest partia Korwin. Jako że chciałabym żyć w wolnej od biurokratycznego ucisku, dumnej i bogatej Polsce, wydawane tylko na wydatki niezbędne, postanowiłam zaangażować się właśnie w ten projekt. Moim priorytetem jest umożliwienie powrotu do kraju naszym najbliższym sąsiadom, rodzinom, których obecne realia zmusiły do emigracji. Czy zdają sobie Państwo sprawę, że 46% młodych ludzi chce po studiach wyjechać z Polski? Świadomi swojej wartości i przede wszystkim potencjału, nie obawiają się budować swoich karier za granicą. W całej Europie mówi się już o dzisiejszych 20- i 30-latkach jako o pokoleniu straconych. Niestety, młodym brakuje życiowej stabilizacji, a ciągle napływający lęk przed pogarszającą się wciąż już i tak kiepską sytuacją budzi frustrację. Dlatego jako przedstawiciel młodego pokolenia wiem, że nie mogę się poddać. Wiem również, że tylko ciężką pracą jesteśmy w stanie osiągnąć cele na pozór niemożliwe. Jak mawiał Steve Jobs, tylko ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że zmienią świat, są tymi, którzy go zmieniają. Głośno mówiąc o tych problemach oraz o nadchodzących zmianach, stawiamy kolejny krok ku lepszej, wolnej Polsce.